Witam wszystkich serdecznie na kanale Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso. Moim i Państwa gościem po raz kolejny jest Konrad Bogusławski, pseudonim Goebbels. Witam. Dobry wieczór Państwu. Konradzie, Nagroda Pulitzera, prezent, książka do Twojej kolekcji. Bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że przeczytasz. Stanie zaraz obok książki dla mnie najcenniejszej pod tytułem Kiedy w Vegas rządziła mafia. Także bardzo serdecznie dziękuję autorowi, kłaniam się wydawcom. A propos recepty na sławę, jak można zostać sławnym? No mnie to się udało właśnie po tej historii z Wlewem, kiedy kazałem się zakopać w gorącym piachu, a 3 dni później, szkoda, że ten film jest nie do odzyskania, on jest u mojej pierwszej żony, kiedy 3 dni później na dachu jeepa pojechałem na Saharę, po prostu ciepło mi wyciągnęło, jestem częściowo sparaliżowany, po lewej stronie jeszcze, tutaj mam niedobór w ręku, w nodze. Stąd też te kłopoty z wymową, którą mi hejterzy zarzucają. Tak. No, właśnie te wiadomości. Ale ja ci powiem, z nimi jest tak, że nawet jakbyś formę wypowiedzi miał jak Grzegorz Braun, którego za jego wypowiedzi w Sejmie cenię, to i tak by się doczepili do tego, że jesteś za gruby, albo brzydki, albo uszy masz za bardzo odstające. Także ja się nie przejmuję wypowiedziami tych maluczkich. Więcej jest tych wypowiedzi, komentarzy pozytywnych. Ale mnie te negatywne naprawdę nie przeszkadzają. Poza tym to nie jest żaden brzuch, tylko hajzerka kulot poza. Mi się nie dopina. A wiesz, zawsze pamiętaj, to już na swoim przykładzie powinieneś wiedzieć, że niepowodzenia ludzi wielkich cieszą małych, to się przekonałeś przy okazji, szczerzeczkę? Tu nawiązuję do mojego chlipania nosem, nie jest to spowodowane białym proszkiem, tylko zwykłym katarem. Sytuacja z Nikosiową to ci pokazała najlepiej. Wszyscy czekają, karawana idzie dalej, ja już też, co po niektórym odpisuję, naprawdę wręcz nie na poziomie, no ale sami się o to proszą, bo to bardzo proszę. Wiesz, prosiłem cię, żebyś wkleił ten kawałek z ziemi obiecanej, kiedy to czytają u fabrykanta listy. Teraz będziemy czytać listy. Będziemy mieć ubaw. Lubię, jak na mnie prują, bo przynajmniej wiem, że szczerze. Ja to samo. No tak. Proszę pisać, co Państwo sobie tylko życzycie. Herszcie złodziejów łódzkich. No to lubię, jak na mnie plują. To chociaż szczerze i więcej zabawy niż co inne. Świnio niemiecka. Fajn was. Mach humor. Łotrzej, bandyto, zbrodniarzu, pijawko, psie podły. Kartoflarze. Ech, zain szelm! List jest bez podpisu. Najbardziej mi się podobają te wpisy. Jak to tam było? Kity dla pelikanów? O, to mi się najbardziej podobało. Zresztą też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam swojego chyba najwierniejszego i najlepszego widza wróconego. Zdradzę ci tylko w tajemnicy, że masa nie ma udziałów w telewizji państwowej z tego kawałka, który wkleiłeś, jest dobry rzeczywiście z wyścigu. No akurat za niego dziękuję, bo trzeba byłoby go odszukiwać. Więc powracając do kwestii recepty na sukces,
I na sławę w ten sposób zasunąłem w międzynarodowej neurologii, bo jestem wpisany do księgi jako przypadek wyleczenia paraliżu długotrwałego. Prawie pół roku byłem sparaliżowany ciepłem. No i tutaj, wiesz, tutaj dzieją się rzeczy, że tak powiem, dosyć szybko dalej. Ożeniłem się w 2003 roku po raz pierwszy, czy drugim, już nie pamiętam, mało to ważne potem, jak się okazuje, w moim życiu było. W każdym razie na pewno w 2003 roku wylądowałem w więzieniu w Białymstoku. W Białymstoku. No co cię tam poniosło? Ach, stary, poddałem się kiedyś po głupiemu karze do czegoś, czego nie zrobiłem. I odwiesili mi wrok za poselstwo samochodowe, jak ja samochodami nigdy nie handlowałem. Ani samochodów nie handlowałem. Wiesz, nie to było jakby istotą. Wtedy tam się przekonałem, o co chodzi tak naprawdę z tym grypsowaniem. To się bardzo nam przyda w programie o grypsowaniu. Że to wszystko najnormalniej jest otwarte. Ale w obecnych czasach, bo wcześniej nie, no wtedy miało raczej być. W trzecim roku już było byle jak. Ta przypowieść, taka więzienna, wiesz, nabrała sensu tylko w drugą stronę. Opowiem ci dobry kawał więzienny sprzed 30 lat, ale on się stał aktualny w drugą stronę teraz. Posłuchaj, piszę syn do matki z więzienia: kochana mamo, wcale nie jest tak źle, jak mówią. 3 razy dziennie jedzenie, spacer, biblioteka, ping-pong, gdzieniegdzie telewizor, no radio w każdej celi w ścianie. I napisał takiego liścia, jaka bzdur do matki, a matka odpisuje: kochany synu, bądź grzeczny i nawiązuj jak najwięcej znajomości, to może ojca na zimę wkręcisz. Wiesz, jesień stado Meneli maszerowało na przeczekanie. No ja znalazłem oczywiście receptę na to siedzenie, bo po 3 dniach myślałem, że dostanę szału. Po prostu zaczęliśmy grać w blackjacka, no i wyszedłem nieprzytomny po pół roku od gry. Przez zasłabłem 2 razy, bo graliśmy po 36 godzin, wiesz, czasem rzędem. Nawet raz Atanda wpadła, bo nie wiedzieli, co się dzieje, że o 6 rano wszyscy na bacznych stoją, wiesz, na apel, jakby ten, a cały dzień nikt klapy nie wybija, nikt od nich nic nie chce. No mnie wpadli szukali narkotyków, to przynajmniej w karty gramy. Jak to? Ja normalnie, no gramy w karty i już. No. No i wyszedłem, nawet nie zauważyłem tego pół roku, a w Warszawie się wtedy już się dużo działo. A ile w sumie masz odsiedziane? 6? 6? To mniej ode mnie. Mam się z tym dobrze, czy źle? Słuchaj, 6 lat, tak. Z czego 4 za rzeczy, których w ogóle nie zrobiłem. Nie trochę, tylko w ogóle. No. Tu się można naprawdę w***ć, wiesz? Ja trójkę za, na lewo. No, wiesz, można na to patrzeć. Za handel narkotykami, którymi nigdy nie handlowałem. No, do tego przejdziemy. Za haracz, którego nie dokonałem. No, to wiesz. Gadanie o tym to jest szkoda prądu po prostu. Przejdziemy i do tego. W Warszawie się wtedy dużo działo, w tamtym czasie, bo była sytuacja, widzisz, taka, że swego czasu ukryłem za granicą bardzo skutecznie największego barona narkotykowego polskiego, Andrzeja K***skiego. O, zapatrzenie wezwańki zresztą. I ukryłem go skutecznie. Dlaczego nawiązuję do tego w tej chwili? To się zbiega z drugim wydarzeniem. Kiedy Żaba miał kłopoty, proponowałem, że go ukryję. Postawili na swoim, wysłali go do Bułgarii. To był błąd, bo się cała sprawa przecież, wiesz, rypnęła. Bułgarska.
nie posłuchał mnie, bo potem Bałgorzka tego żałował. Bardzo gorzko. Bałkański szlak. Bałkański szlak. Nawet adwokat Łucza Zartaków był szefem SW, nie był w stanie mu pomóc. Po prostu już nastąpił kres, już wiesz, państwa, władze. Miały dosyć tego wszystkiego. Bo to się wszystko dalece wymknęło spod kontroli, tym bardziej, że prawda na temat grup, mafii, której tak naprawdę nie było, bo było to zwykłe mięso armatnie. Przy podsumowaniu też przejdziemy do tego, wiesz, ludzie mi zarzucają wielowątkowość. Ja no nie mogę pewnych rzeczy ujawnić w tej chwili, bo one nie miałyby sensu potem przy innych historiach. Byłaby to duża strata historyczna. Tak to ujmę. No w każdym razie sprawy zaczynają nabierać no niewłaściwego biegu dla wszystkich. Wiesz, to duża liczba konfliktów w Warszawie między grupami. Ja nie wiem, czy ci opowiadałem o tym konflikcie między Żabą a młodym Maliźniakiem. Nie. No była, wiesz, sytuacja taka, że młody Maliźniak, Artur, a myśmy się znali z młodości, przecież dobrze, on jeszcze był, latał na koniach. Był konikiem pod kiną, no wtedy, kiedy ja cięciowałem. No i on, proszę ciebie, próbował podporządkować sobie grupę Żaby. Wtedy, kiedy stary Żaba siedział i ojciec jego siedział. No ja pojechałem na spotkanie na Pragę. Tam ze mną jeszcze pojechał. A który to był rok? Lera, nie pamiętam już, wiesz, nie chcę ludziom... Początek 2000. Tak. Wiesz, potem ludzie mówią, że gdzieś się tam mijam z prawdą. Zresztą to a propos tego, tym, którzy uważają, że ja się mijam z prawdą, zapraszam do kontaktu z Grzegorzem. Proszę jedną historię przytoczyć nieprawdziwą. Zapraszamy do programu, do konfrontacji z każdym. Tu jest chyba kwestia tylko wyłącznie tej historii z Zacharem, wiesz. Że przyjechał sam, a nie był sam, wiesz co chodzi. Przecież ja opowiedziałem historię, którą mi opowiedziano zaraz po tej historii. W momencie, kiedy na przykład ustaliłem, jaka prawda była do końca ujawniona z Koko, natychmiast do ciebie zadzwoniłem. Więc wiesz, no cenna jest współpraca widzów, ale nie można mi zarzucać nieprawdomówności. Jeżeli jej się nie podeprze, tutaj widzowie bardzo pomogli w sprawie z Zacharem. Po prostu rodzina tak to zinterpretowała. Więc wiesz, ja po tej historii, kiedy odparłem napór maręża, Włodka na Gocławiu, wiesz, oni się już przekonali wtedy, że się bardzo blisko koleguje z Żabą. Wtedy Włodek pojechał ze mną na to spotkanie. Ja wytłumaczyłem Maliźniakowi, zaraz opowiem o okolicy tego spotkania. Wytłumaczyłem Maliźniakowi, że... Młody Malizna nie poszedł siedzieć razem z Pruszkowskimi, z tego co pamiętam. No dokładnie. No Masa go nie obciążył. Nie wiem, czy go obciążył, czy go nie obciążył. Nie wiem, czy nawet się znali. Więc wiesz. Artur był specyficznym chłopakiem, bo był głupkowaty swego czasu. Ja nie mówię, że on jest głupi. Zresztą dobrze go wspominam, wiesz, jako kolegę. Tylko był głupkowaty, miał głupkowate po prostu pomysły. Ja wtedy mu wytłumaczyłem, że ci ludzie są słowem związani. Mhm. Wiesz, ładnie ta historia wygląda? Ładnie czy nie? Ciekawie, co? Jedzie jeden człowiek, 30 siedzi z bronią i wytłumaczył, żeby przestali się bić. No. To teraz cofnijmy film. Po pierwsze, pojechałem tam z głupoty, bo gdybym wiedział, co tam zastanę, nigdy bym nie pojechał. Siedzi 30 ludzi. Mhm. Jest 11. Chyba listopada, pamiętam, że Święto Narodowe jest, albo 3 maja, nie pamiętam tego. Bo w knajpie widzę za oknami, jak patrole policji chodzą. A tutaj leży broń pod stołami, rozumiesz? Towar na stole i oni naćpani pijani. Po pierwsze, ratuje mnie to, że mnie 3 starych zgredów z bazaru poznaje i się witamy.
Po drugie zaś uratowało mnie to, że przy rozmowie wszyscy byli, wszyscy ją słyszeli i powiedziałem jedne święte słowa nam wtedy. Ci ludzie są słowem związani z tobą, czego ty od nich wymagasz? I to uspokoiło na chwilę konflikt. Teraz pokażemy kulisy tego. Po spotkaniu jadę natychmiast do Baśki Żabowej. Mówię, jaka jest sytuacja. Co ona robi? W tym momencie dzwoni do starej Maliźniakowej i mówi jej, co gówniarz wyprawia. A następnego dnia on skacowany przyjeżdża do matki na Rosołek i dostaje szmatą w łeb. Widzisz? Mogłem ci tego nie mówić, bo to o tym nikt nie wie. I byłoby co? Goebbels zapobiegł wojnie. No prawda, wiesz. Tam były naciski po prostu matki. Matka miała ze starym kontakt. Cała filozofia i cała prawda. Słuchaj, w tym czasie oczywiście ja się nigdzie tam nie udzielam za bardzo, bo latam na wajchę. Ale jest jeszcze jeden moment bardzo istotny. Pamiętasz ogródki na Skrze? No. Który to był rok, przypomnij mi, Grzegorz? Pytasz mnie o lata. Nie pytam panią o lata, pana nie pytam też. Grubo przed 2000. Myślisz? No. To się musimy cofnąć do tego momentu. Który to był rok? Ciężko mi powiedzieć. Na bank przed 2000, bo w 2000 poszedłem siedzieć. Widzisz, z chronologią będzie problem. Wiem, że mnie tu hejterzy rozarwą na strzępy. No, skoro opowiadam historię już grubo po 2000 roku, po tym jak byłem sparaliżowany, a cofamy się do ogródków, które mówi, że były przed 2000 rokiem. Ja tego nie pamiętam. No i to jest tragiczne. Trudno, no będę mówił tak, jak pamiętam. Co się dzieje z ogródkami? Bardzo ważną rolę w nich odgrywa właśnie Malarz. Bo to jego kolega prawnik organizuje całą tą historię. O co chodziło? Zlikwidowali ogródki nad Wisłą, wiesz? To były ogródki piwne. Zakładamy je tutaj i tutaj, to był Malarza pomysł. W ogródkach są imprezy zamknięte. A wiesz, jaka jest różnica między knajpą otwartą a ogródkiem zamkniętym, nie, a imprezą zamkniętą? W knajpie otwartej musisz mieć koncesję na alkohol, a na imprezie zamkniętej nie. O, widzisz? To dobrze, to stańmy na chwilę przy Malarzu i ogródka. Mariusz po tej historii na Wrocławiu bardzo sobie cenił moje zdecydowanie, taki upór i lojalność. I przy okazji ogródków zaprosił mnie na kolację i mówi, słuchaj, Gabas, ty się przyjaźnisz ze Stanem. Ja mówię, przyjaźnie to za dużo powiedziane, ale kolegujesz, on cię szanuje. Ja mówię, możliwe. To powiedz mu, że jeżeli ze mną się nie rozliczą, to nie teraz, nie zaraz, ale przy pierwszej najbliższej okazji wszystkich przewiozę. Nie wiem, co się stało. Okazało się, że widzisz, on jak był za granicą, się ukrywał, to ukradziono mu dealerów, pieniądze, kontakty. Należy nadmienić, że on grubo przed. Zaraz właśnie do tego przejdziemy. Chciałem ci właśnie to powiedzieć. Posłuchaj. Mariusz, żeby było jasne, proszę państwa, na dzisiaj jest moim śmiertelnym wrogiem. Nie jest mój kolega, to jest mój wróg. Ale należy mu oddać niewątpliwy talent do organizacji biznesu. Co z tego, że narkotyki były tym biznesem? Ale były biznesem. To on pierwszy stworzył magazyny, to on pierwszy stworzył sieci dealerskie. Bardzo dobrze zaplanowane. Gdyby nie zeznania, byłyby te sieci nie do rozbicia. Nie do rozbicia. To była sieć wynajętych mieszkań z magazynami i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali o
sobie prywatnie o Ricardo Fancini, to ci gwarantuję, że gdyby Maren się znalazł w tamtej sytuacji z tymi możliwościami, byłby znacznie większy od Marenza. Znacznie. Ale to powiem ci, że takie kuriozum umiał rozkręcić handel towarem, ale w biznesie legalnym. A czego mu brakuje w biznesie legalnym? Bo ja ci powiem inaczej, potem przejdziemy do 2009 roku. Jego majątek topnieje. Stary, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo jego majątek topnieje. Mój też przez ostatni rok stopniał, ale nie z braku moich umiejętności, zupełnie. Przejdziemy do wszystkiego i się cofniemy. Na razie wróćmy do ogródków, bo potem ludzie zarzucają wielowątkowość. No tak, skakanie po tematu. To tak jest. To, co my rozumiemy między sobą, bo znamy tę historię, nie znaczy, że widz musi rozumieć i znać. Dla niego jest to męczące po prostu. Ja to rozumiem doskonale. Ja oczywiście pojechałem do żaby, natychmiast się z nim spotkałem. I mówię mu, lepa, no wiesz, jebiec, o ty p***ali, co z nim, a frajerem. Ja mówię, posłuchaj, frajerem, to jest twoje zdanie, lub jak uważasz, ja ci przekazałem informacje. I jak najbardziej do dzisiaj pomoże z moim wrogiem, to on miał rację, nie żaba miał rację, żeby było jasne. Jest rok 2000. Co jest charakterystycznego w tym 2000 roku? Otóż ja jadę na zaproszenie europejskich baronów narkotykowych do Alicante i Benidormu na Sylwestra. Właśnie był Andrzej Kraski tam. A tym niedowiarką, przepraszam, to tylko powiem, że parę kilometrów dalej był nas Słowik. Zacząłem z Andrzejem jechać, nie wiedziałem, że się do Słowika wie, natychmiast zawracę. Słowik lubił robić szum wokół siebie, nie było mi to potrzebne. Zresztą jak widzisz, przez te lata opowiadam, dużo ludzi mówi, nie znam człowieka w ogóle. Bo starałem się zawsze pozostawać maksymalnie w cieniu. Tak dalece, jak to było tylko możliwe. I dobrze na tym wyszedłem. Parę razy, gdzie łeb wychyliłem, stąd mam 4 lata wyroków na lewo. Za towarzystwo i dla towarzystwa. Taka jest prawda. Dlatego prosiłem cię odnaleźć pewną osobę, bo jest film z tego Sylwestra. Warto, żebyśmy go zdobyli. I postaram się, żeby to zrobić. Wiesz, kiedy wróciłem z tego Sylwestra, no to już sobie zdałem sprawę, że te wszystkie rzeczy za daleko poszły, więc dobrze. W tamtym czasie, z mojego punktu widzenia, bardzo dobrze, że sobie latałem na tą wajchę, nigdzie się do żadnej... Od grup z daleka, tym bardziej, że Szczecin, do którego wrócimy, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz z policjantem, z którym robiłeś wywiady, niech on powie w ogóle, czy mnie zna. Ale jak mu opowiemy sprawy, to on ci powie, sprawy znam, ale nie wiem, kto za tym stał. Tak to zrobiłem. To wtedy już ten jeden z moich wspólników, Paweł Sylwestrowski, do którego wrócimy, to on jako drugi w życiu wytłumaczył mi, że grupy te z mięsa armatnie od tego, żeby siedział w więzieniu, a my od tego, żeby robić pieniądze. I tak było. To oczkowi napadali, rabowali, a myśmy im prali pieniądze i zarabiali z tego. Ale nie napadaliśmy. Nas nie było widać. W Warszawie wtedy, kiedy z Markiem Grubym trzymałem lichwę, przecież on mnie z gier wyjął, mówiłem państwu, że to on mnie wychował. Zresztą za chwilę będzie o tym obszerniej, pomimo że jakby ten czas, o którym mówiliśmy, już dawno jest do tyłu, to on jednak wróci w pewnej historii. To on mi uświadomił, kto zarabia pieniądze, kogo widać, a kogo nie widać.
Wiesz, tutaj jak wróciłem po tym 2000 roku, mówię, to już naprawdę nie są żarty. Dobrze, jest rok 2004, jestem w robocie na interesie, widzisz, po polsku się nie mówi o robocie, tylko na interesie. Pamiętasz to, czy nie? Nie. To zapytaj masę, to ci powiem. Szło się na interes. Spotykam przez przypadek po latach braku kontaktu Wartka Knichińskiego. To był mąż, nie wypikuj nazwisk. Ja odpowiadam za to, co mówię. Ale spotykam go przy promie, bo tam sobie kroiłem leszczy. No i od nowa mamy kontakt i ja tam się położyłem na interesie, a że wcześniej byłem głównym świadkiem do sprawy Darka Zdzinowicza, bardzo porządnego człowieka, bardzo porządnego. To prokurator, jak zobaczył moje nazwisko na tacy, to już mnie nie wypuścił. Siedziałem sobie w areszcie w Świnoujściu. Za bajkę, wiesz, za sprawę niearesztową, nie karany. To nie było powodu, żebym siedział, ale jednak siedziałem. I proszę ciebie, ten kontakt odnowiony spowodował, że... Aha, ja wcześniej jak miałem tarcia z żoną po Białymstoku, to się wyprowadzałem do takiej wielkiej rezydencji ponad 1000-metrowej do swojego kolegi, proszę ciebie, i tam miałem całe piętro do swojej dyspozycji, więc tam miałem ciuchy i żona jak przyjechała na widzenie, ja mówię, podejdź na dama, zabierz moje ciuchy. I tutaj bym się niewiele brakowało, poślizgnął tak, żebym się z rozumem nie pozbierał. Wiesz, co oni zrobili? Założyli sobie międzynarodową grupę przemytu. Adam R. Szlachet zresztą z nim siedział. Tak, dokładnie. Oni razem jak siedzieli, to Szlachet jednego dnia wstał i wpadł na pomysł, że pójdzie na współpracę. Ja w ogóle tego nie oceniam. Proszę nie komentować nawet tego. Bo nie znam Szlacheta, nie wiem, co nim kierowało i w ogóle mnie to nie interesuje. Natomiast przytaczam, żeby nie było, że tutaj jest jakieś konfabulacje. Posłuchaj. Zaczynamy po kolei. Waldek to był jeden z czterech wspólników, nas było czterech tam w Szczecinie. Przemytnik narkotyków, on to zawsze robi. Druga osoba, moja żona, magister obojga praw. Aha. Pani prezes Agencji Ochroniarskiej m***ański. Tak, PZU, życie, ochrona, to właśnie m***ański. Ale proszę ciebie, to jest druga osoba. Trzecia, no to była sama, który dostarczał im te narkotyki. Zięć Wartka. No parę osób się tego zrobiło. Parę set kilo wyeksportowali. No i słuchaj, co się dzieje. Ja proszę ciebie, jak wyszedłem z tego Świnoujścia, już nie byłem w stanie tego małżeństwa pozbierać do kupy. Zorientowałem w ogóle, co się święci. O, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak mieszkałem u Adama, to zapomniał mi do końca prawdę powiedzieć. O czym? No, o tym, że przemycają narkotyki. O. Ja proszę ciebie pojechałem sobie odpocząć od życia. Wyjechałem do swoich rodziców na Mazury, wiesz, tam miałem motorówkę, kabriolecika. Nie musiałem się napinać, pieniądze to zawsze miałem, mniejsze, większe, ale miałem. Wiesz. Rzadko kiedy było tak w życiu, że ich nie miałem, że im brakowało. Nie, zawsze je miałem. Może wtedy źle się nimi posługiwałem, wiesz, nie inwestowałem, nie potrafiłem tego robić, ale je zawsze miałem. No to co? Jeszcze sobie poznałem, rozumiesz, dziewczynę tam w dyskotece u swojego kolegi. Dyskoteka się nazywała Cela, ja nie wiem, czy ona istnieje. Jeszcze przy szkole policyjnej. Dziewczyna była bardzo fajna, 17 lat ode mnie młodsza. No, to
To przypadek akurat, bo nie ma jakiegoś większego znaczenia. Mówię tutaj na płaszczyźnie tego, że ciężko było się później porozumieć, ale może i lepiej, dlatego że gdybym się nie zorientował w pole, co się dzieje, to by mi mocno w życiu zaszkodził. No, do tego przejdziemy. Wiesz, i sobie zrobiłem odpoczynek od życia, a jeździliśmy, włóczyliśmy się do motoróweczka, pojechaliśmy do Sopotu, no to tam wiesz, byłem gościem honorowym wszystkich festiwali. To był pierwszy festiwal TVN-u kupiony od jedynki, gdzie biorę udział na żywo we wręczeniu bursztynowego słowika Piaskowi. Od razu wszystkie telewizje mnie zapraszają, bo się wiesz, dobrze bawiłem na kolorowo. Ja ci znajdę parę fragmentów, bo potem zostały ze wszystkich telewizji usunięte. No, pełny high life, no wtedy to jest ten czas, kiedy się z Maćkiem Kozakiem koleguje, to był bramkarz Lechii Gdańsk. Przez jeden sezon był bramkarzem reprezentacji, potem trenerem bramkarzy. No niestety chłopak nie żyje, dowiedziałem się jakieś 2 czy 3 lata temu, czy marnarach. Bardzo fajny chłopak, no jesteśmy na gośćmi honorowymi na 30-leciu Kombi. Też jest film z tego, też mi ciężko jest go zdobyć. Jest bardzo fajnie, ale jest takie zdarzenie, wiesz, kiedyś jedziemy na Wałpusz z Anetą na lody. Tam świetne lody były z całymi wiśniami, wiesz, tam umiem jeździć. Ja podjeżdżam kiedyś, stary, tam Buda jest tylko nad jeziorem, wiesz, jemy te lody, a ja patrzę, a tu cała plejada CBS-u z Warszawy. Ja wiem, gdzie mi się tutaj CBS za mną przywlógł, wie, za Wajchowiczem na lody, coś jest tutaj dziwnego w tym. Wiesz, wtedy to był faktycznie przypadek, bo oni byli na jakimś szkoleniu w tej szkole policyjnej i się tam po prostu przywlekli. Ale, wiesz, kiedy się zorientowałem, że coś tu się dzieje, wszystko nie tak, coś mnie tknęło po prostu. Zacząłem mocno zaletą rozluźniać kontakty, bo czułem, że coś jest w powietrzu, wiesz? I dobrze zrobiłem, bo pewnego pięknego dnia 2005? Tak, no trzeba sprawdzić, jak to było z festiwalami. Wpadają antyterroryści, wyciągają mnie z łóżka, tylko zobaczyłem na plecach CBS. CBS-ie po Majchowicza, nie, coś jest inaczej. Oni po Adama przyszli. Cała historia z Przemytem po prostu pękła i się zaczął problem. Zapomniałem ci opowiedzieć zdarzenie z 2004 roku, bardzo, bardzo istotne. Otóż wyobraź sobie, że redaktor Pytlakowski robił materiał o Zdzisku Herszmanie. To był jeden z największych aferzystów europejskich, o ile nie światowych. Bardzo proszę, żeby Państwo byli uprzejmi sobie znana postać wygooglować Zdzisław Herszman. A z czego go znasz? Z opowieści Masy. Herszmana znał? Masa znał Herszmana? Coś mi... Zaraz przypomnę sobie, no. A zadzwonię do Masy, zapytaj go o Zdziska Herszmana. Zadzwonię na żywo. Nie ta godzina ćwiczy. Jak ty się przejmujesz tym, że on ćwiczy, to jak cię pan mu kocha, Zdzisław Herszman, w skrócie mówiąc, to był ulubieniec Moczara. Wiesz, co to Moczar? Krwawy Miecio. PRL. Tak. Szybko Państwu przypomnę, kto to był Władysław Moczar. Starką, chyba w tym. To była grupa partyzantów razem z Gomułką. Tę grupę tworzyli w czasie wojny. To byli przyjaciele. Gomułka przecież siedział w więzieniu. Po wyjściu wrócił do polityki. A cyrki Herszmana przedwojenne zostały znacjonalizowane po wojnie i Zdzisiek jeździł na wrotkach.
w czasie dancingu, wiesz, jak były dancingi, to były tam iluzjonista, jakaś tancerka, to no, odwrotka. Mozart go bardzo polubił, tak go lubił, mówi: Zwisiu, ja cię tak lubię, że ja cię nigdy stąd nie wypuszczę. Jego paszport trzymał sobie w biurku, rozumiesz? I Ziśka zrobił szarą eminencją ZPR-ów. Były tytuły nawet w gazetach. Nie ma pana nad Herszmana, kto rządzi polską rozrywką. I dzisiaj się wreszcie zorientował, że to, co dobre, już się po prostu kończy. Czas najwyższy. Przekupił sekretarkę Moczara. W sobotę Moczar skończył robotę, pojechał do domu. A w niedzielę rano Ziśek już był w Szwecji. Ukradła mu paszport po prostu z biurka. 5 lat za to zostało, dzisiaj jej się potem on wdzięczył. Dzisiaj przyjeżdża po 89 roku, ja ponieważ ja wychowany Marka Minnego, Marka Grubego, no to od razu wielka przyjaźń między nami nastała. Zresztą wiesz, no nie bez powodu widzisz, że kolejna sobota, a ja w szabas w pracy. I wiesz, no bardzo byłem z nim żyty i Pytlakowski po prostu zaczerpnął wiedzę na temat Herszmana ode mnie, napisał kilka artykułów. No i zaczęliśmy sobie jakby rozmawiać na różne tematy. W pewnym momencie jest propozycja taka, żeby nakręcić serial o mafii. Wykorzystałem to szansę tylko i wyłącznie z jednego powodu i zaraz się dowiesz. Teraz proszę Państwa, chwila prawdy, znasz taki serial Odwróceni? No, niemalże kultowy. O tym bym dyskutował. Dla jednych tak, młodsze pokolenie go lubi. A ja jestem autorem scenariusza i go nie lubię i zaraz się wiem dlaczego. Dlatego, że twórcy oczywiście mnie nie posłuchali, przebrali aktorów. Przebrali, ci ludzie są przebrani, nie ubrani. Historie wszystkie, które tam opowiedziałem, są prawdziwe. Zmieniliśmy tylko zakończenia, początki, jakby niektóre istotne szczegóły. Zgodziłem się to zrobić za darmo, nie bez powodu. Mnie tylko jedna historia tam interesowała. Tam proszę obejrzeć 7-8 odcinek, żeby było wiadomo, o czym mówię. Tam jest pokazane, jak serial powstał. To jest ten fragment Weekend z Gangsterem. Dokładnie pokazana historia, jak Pytlakowski ze mną wjeżdża na Mazury do moich rodziców. I świetnie pokazani moi rodzice. Ojciec gbur i matka mądrząca się bez przerwy. Tak jest, prawda. Nie na tym mi jednak zależało. Pamiętasz historię ruskich killerów u blachy w garażu? No tak, tak. A znasz historię ruskich killerów w Policach? Za co oczko poszedł siedzieć w 14 roku? To nie chodziło o El Chico? Dokładnie El Chico. No popatrz, jaka zbieżność, co? Serial powstaje, beletrystyka powstaje w 6 roku, jest emitowany. A oczko idzie w 14 roku do sprawy siedzieć. Skąd ta sprawa się tam wzięła, jak myślisz? Ruscy byli u mnie, w Policach. Tak się przyłożyłem do tego, żeby portrety pamięciowe sprawców, oni są naprawdę podobni do oryginałów. O to tylko zadbałem, na tym mi tylko zależało. I przejdziemy do ciągu dalszego później. Na tym mi zależało, serial się oczywiście ukazał. Cała strona językowa została okrojona, wiesz, tam tylko praktycznie został jedno moje powiedzenie, jak oni siedzą z Zakopanem i nos jest ćwiczony. Z prochu powstałeś, proch wąchałeś, proch się obrócisz. Tutaj, żeby być uczciwym, nie jest to moje powiedzenie, tylko Pawła Kukieły. Tutaj będzie już taka pierwsza odsłona paru tajemnic. Jak wiecie, jak wrócimy do Szczecina,
Po prostu oczywiście się ze mną nie rozliczył. Jestem podłą ścigą i ścigam swoich wrogów do końca życia ich albo swojego. Więc finał był w sądzie, jak wiecie, chyba w 16 roku. Nie chcę mi się teraz zastanawiać, bo dojdziemy do tego. I tutaj się jakby zaczyna ta historia takiej współpracy mojej z Pytlakowskim. Oczywiście dochodzi już do pierwszego spięcia o odwróconych, bo to zupełnie się konwencja tego serialu minęła z moim wyobrażeniem o tym. W każdym razie powiem w ten sposób. Wszystkie historie, które tam pokazałem, są prawdziwe i tutaj muszę być uczciwy, bo pierwsza historia z pierogami, pamiętasz? Dawno oglądałem. Siedzą chłopaki, lepią pierogi, policja ich namierza przez aparaty fotograficzne, podgląd. Na stolnicy jest usypana góra białego proszku, wjeżdżają, a tam jeden siedzi, lepi pierogi, bo robili sobie pierogi na kasa z rosołem. To jest historia, którą opowiedział Czarny. Mówię o Rafale, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo lubię tego człowieka, będzie bardzo szeroko o nim przy okazji Szczecina. I to on tą historię opowiedział Ornacki. Ja nie znam tej historii, oni o tą historię wrzucili. To jest jedna historia, z którą nie miałem nic wspólnego. Resztę wszystkie historie, które pokazałem, wszystkie historie znam i je opowiedziałem, zostało pokazane. Wiesz, i tutaj to jest powrót do 2004 roku, już pojedźmy dalej. Zaczynają się robić, to już po waszych kłopotach, że to już było wiadomo tam. No w tym czasie cały prawy Pruszków siedzi. Stary, tak, dokładnie. Ja też. Zdarza się nam w najlepszych rodzinach. Z Daxem pod celą na białołęckich Enkach. Bardzo bezwzględnym bandytą, którego nie mam powodu źle wspominać, bo go tylko znam z dobrej strony w zasadzie. To był specyficzny człowiek, wiesz o tym. Ale ja go pamiętam z bramki w remoncie po prostu, więc wiesz. No. Zresztą widzisz, tutaj skąd ja na przykład Mokotowskich znam, bo szkoła, którą kończyłem, to było studium pomaturalne. Wtedy coś takiego, dzisiejszy to jest licencjat, to było studium pomaturalne. I ja robiłem technologię żywienia zbiorowego. I wiesz, gdzie miałem praktyki? W Lotosie. Sam środek Mokotowa, wiesz. Starych Mokotowskich przez to znam, bo tam był, przychodziło cześć. Na praktyki jak chodziłem, to mama jak zobaczyła, ile ja zżeram, rozumiesz, ja trenowałem wtedy ostro też. No to przecież to był ten czas, kiedy ja naprawdę bardzo szybko i rajdowo żyłem, bo uczyłem się, trenowałem, pracowałem, bo latałem pod bankiem. To było zaraz przed otwarciem kantoru, wiesz, jak gromadziłem potężne ilości pieniędzy, żeby je, wiesz. Przecież to schodziłem z reklamówką złotówek do szkoły, bo pamiętasz, wtedy było te... Miliony. 5 milionów i 10 milionów, przed, jako dzianka. Przed denominacją. Dobrze, wróćmy do odwróconych. No i tutaj, wiesz, zaczyna... Źle powiedziałem. Odwróceni byli emitowani na pewno po 2007 roku, bo siedziałem w więzieniu wtedy. Na pewno. Czyli ten scenariusz musiał być jakoś pisany. Na pewno był... Czekaj, Sopot jak był, to już był napisany, na pewno. Zresztą w Sopocie właśnie po tym festiwalu oczywiście gazety się do mnie dobrały natychmiast, bo zaczęły się tytuły w Gazecie Polskiej. Czołowy gangster Pruszkowa w loży honorowej TVN. A od kiedy to ja byłem gangsterem? Nie. No ale to był taki dziwny czas troszeczkę.
I proszę ciebie, jak się zaczęły mocno już sprawy chwiać, zresztą ja miałem niejedną rozmowę na ten temat z Żabą, dlatego że Żaba w pewnym momencie zaczął się mocno dopytywać mnie, dlaczego do nich nie przystąpię. No przecież znam wszystkich, zróbmy potem chłopaki do Herkulesa, też większość chodziła. Wiesz, Żabą się koleguje tyle lat, to tam ktoś mi zarzucił, że to jest nieprawda. No, to, no dobra, no jak jest nieprawda. Przecież mówiłem, opowiadałem w którejś tam części, przecież jeszcze na Rembertowie Baśka jak miała budy, to na imieniny się jeździły i tak dalej. No, byliśmy dosyć życi wtedy. A pytałem za mnie, ta droga, w którą ty brniesz, to tylko ma rozwiązania. To. Cmentarz i więzienie i żadne mnie nie interesuje. Poza tym... No ale ciężko mu było zawrócić, zarobił krocie. Stary, trudno mi jest powiedzieć, czy wyście więcej zarabiali, czy ja. Ja byłem w stanie tyle ukraść, że sobie sprawy nie zdajesz. No bo jeżeli, posłuchaj, jeżeli walę hamak pod promem na korony, bo różnie stały korony wtedy, raz duńska wyżej, raz norweska wyżej, a jeden banknot to jest 600 zł na tamte czasy, no tak jakby dzisiaj było mniej więcej 1200, mówię o sile nabywczej, a ja sobie biorę jednym rzutem 6-8 tysięcy złotych, no to ja nie wiem, kto więcej zarabiał, wiesz? Ja nie mówię o bossach. Ja mówię o wojsku, tak jakby. Ja wcale dużo nie zarabiałem, dlatego, bo większość mojego czasu spędzałem z masą. A pensji pod sam koniec miałem jedyne 1000 dolarów. Czyli żadne. Tylko, że ja miałem poustawiany tak świat, że ja mogłem nic nie robić, a tą dychę papieru miałem. No to okej. Okay. No to... Z punktów, z burdeli. No to nie. Teraz tak pracowity nie byłem, żeby mieć dychę papieru, wiesz. Ja mówię o 99 roku. Wiesz, jak się rozpędziłem, latałem w trasy, to zarabiałem. Tu w Warszawie, a to podeszliśmy, wiesz, na zachodni, tam autokar podjechał. Może inaczej. Nie miałem potrzeby należeć do żadnej grupy, bo potrafiłem zarobić. Wiesz o tym doskonale, że do grup bardzo często szli ludzie, którzy... Ale ciężko nie było być, było nie być w grupie, bo rekiny mogły cię... Rekiny byli moimi kolegami, właśnie to ci tłumaczyłem, że ja wywodziłem się z innych czasów, rozumiesz? Gdzie mnie wszyscy znali. Przy Szczecinie to zobaczysz najlepiej. Przy Szczecinie zobaczysz taką historię, ale... Gdzie legenda sama wieje. Weź pod uwagę, że kolega z dawnych lat, dam ci przykład, mnie i Szkatuły, na przykład Rafała Szkatuły, gdzie byliśmy kolegami 95, 6, 4, a nagle w 99 przez 3 lata zero kontaktu i przyjeżdża na spotkanie i a my się nie możemy dogadać. I za chwilę na noże. Ktoś mądry powiedział kiedyś, wiesz, ten co ma milion, ma więcej od tego co ma pół miliona. I to był powód. Teraz wiesz dlaczego pozostawałem w cieniu, dlaczego nikt nie wiedział jak zarabiam ile? Właśnie dlatego. Żeby nie kusić losu. Z czego byłem znany? Pojechałem, zarobiłem, to tak, samolot, za granicę odpocząć. 5 gram towaru, dziewczyna, hotel. Dalej byle jakim samochodem jeździłem. I do dzisiaj widzisz, pomimo że tutaj dzisiaj akurat jest inna sytuacja, z innego powodu zostawiłem sobie byle jakie samochody. Kazałem limuzynę sprzedać, ale Mercedesa to samo. Zupełnie z innego powodu. To do tego przejdziemy. Ale wtedy był powód inny. Interesowało mnie żyć, a nie, wiesz, szarpać się. Słyszysz ten dźwięk, to wybuch, jest eksplozja atomowa. Mięśniaki dzików robią te rapy, robią te hajsy od nowa.
Co boli głowa, niech ciebie nie boli. Tendencja zbyszkowa, wychodzę z niedoli. To są te rapy, co mogą ciebie przekazem zapierdolić. Piadolić nie będę, gdyż moim trendem historia jest prawdziwa. To co tu robię jest happy endem i twoje serce porywa. Zdobywa szacunek, zdobywa uznanie. G.I.T. na pierwszym planie. Panowie, panie, to nowe rozdanie. A my rozpoznanie, to ulicy zdania. A ty tego pragniesz kosztować. Ja wchodzę tu z marszem, ustalam hierarchię. Umiem się ziomek zachować. Złodziejstwo rozróbić, 14 lat kuchy. Przestałem się za tym chować. Zaczynam to konstruować. Wychodzę tobie naprzeciw, bo pragnę zademonstrować ulicy tych śmieci sprzeciw. Zaczynam to konstruować. Wychodzę tobie naprzeciw, bo pragnę zademonstrować ulicy tych śmieci sprzeciw. Ta to opowieść jest o zamachu na człowieka, co po fachu. Jestem bliski do chłopaku, powiem tak. O miśniaku, chciałeś masz, więc słuchaj brachu. Tak to było, to nie jest fikcja, bo nagle pęka ta koalicja. A definicja braterstwa umiera, masa ten strój frajera ubiera. Dech zapiera, taka wiadomość, miasto traci swoją wytonność. A także Grześka mięśniaka dopada, najgorszy scenariusz, wyrok zapada. Wiesz co się kroi, zamach i zdrada, żadna fasada pomóc nie może. Nikul odporny, nie jest tym gorzej. Opowieść mroże, dochodzę do sedna, tak już za chwilę urwie się hejno. Miesiąc się prawie z Bogiem pojednał, jeden to z trzech jest zamachów zapada. Pewnie. Nie jeden to wiedział i chciał go odpalić i przejąć to miasto, bo zarobek wabił. Ale ktoś trzymał te życie na szali, każdy koralik tej opowieści. Opowieść innej osoby mieści, ma perspektywa i Grześka treści. 25 sierpnia, a rok jest 2000, godziny tak koło południa. Za rogiem się czają już sępy, życia zakręty tak Grześka prowadzą. Za chwilę kule jak grom z nieba spadną. Mieśniak tą betą, zieloną ładną, jedzie pod skrzydła, my zwykła strzadą. Zjada wychodzi, wsiada i czarno, po chwili postać widzi z zadarmo. Do góry bronią, chwila jest matnią. Otwiera ogień, seria i hardcore. Zaraz dwie kule mięśniaka dopadną. Walczy, uciekaj, adrenalina. To myśli wiąże, lecz Grześka nie spina. Mięso rozkminia, nie ma co walczyć. Że nie ma broni, więc po co tańczy. Czy się mu starczy, wysiada, ucieka. To dobry wybór, far się uśmiecha. Grzesiek miał farta, tamten miał pecha. Farta. Grzesiek miał farta, tamten miał pecha. Zaczynam to konstruować. Wychodzę tobie naprzeciw, bo pragnę zademonstrować ulicy tych śmieci sprzeciw. Zaczynam to konstruować. Wychodzę tobie naprzeciw, bo pragnę zademonstrować ulicy tych śmieci sprzeciw. Bum, 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 jak obiecałem, bańka fałszu pryska. Powrócam te czasy, szczerym rapem teraz pizgam. Dezetika, a technika, ochocki artysta. A ty tego człowiek, słuchaj, to jest prawdy przystań. Cały pościgi, haracze, narkotyki, melanże, dziewczyny, więzienne fabryki, ochota i bruszków, ulicy, statystyki. Strzały, pościgi, haracze, narkotyki, melanże, dziewczyny, więzienne fabryki, ochota i pruszków, ulicy, statystyki.